Serdecznie witam wszystkich przybyłych na nasze spotkanie z okazji 20-lecia naszego koła. Chciałem jeszcze poprosić kierownika działu socjalnego, socjalno-administracyjnego naszej kopalni, pana Łebka Patrzyckiego tu do naszego stołu. Wójta gminy Świerklany tutaj do naszego stoliczka. Poproszę tu jeszcze członka honorowego Polskiego Związku Wędkarskiego, jednego z takich głównych pomagierów przy zakładaniu naszego koła, kolegę Piotra Śmieje. I kolegę Aleksandra Widziaka, członka prezydium zarządu okręgu, wiceprezesa. Więc witam serdecznie najważniejszego wędkarza w okręgu Katowice, prezesa zarządu okręgu PZW w Katowicach, zarazem wiceprezesa zarządu głównego do spraw sportu i młodzieży, kolegę Mirka Iwańskiego. Witam również kolegę Widziaka Aleksandra, wiceprezesa zarządu okręgu PZW w Katowicach do spraw organizacyjnych. Witam kolegę Lecha Gorczyńskiego, wiceprezesa zarządu okręgu oraz przewodniczącego Komisji do Spraw Sportu. Witam kolegę Andrzeja Szczęsnego, członka prezydium zarządu okręgu, opiekuna naszego rejonu 6. Witam dyrektora biura zarządu okręgu PZW w Katowicach, pana Janusza Zacińskiego. Witam komendanta społecznych straży rybackich zarządu okręgu PZW w Katowicach, pana kolegę Andrzeja Janka. Witam główną księgową zarządu okręgu, panią Galus Janinę. Witam rzecznika dyscyplinarnego zarządu okręgu w Katowicach, kolegę Tadeusza Wnorowskiego. Witam kolegę Krzysia Zawiskowskiego, komendanta społecznej straży rybackiej rejonu Krzysztofa, prezesa koła Odra. Witam kolegę Pawlaka Jarosława, członka komisji rewizyjnej, okręgowej komisji rewizyjnej, zarazem opiekuna rejonu 6 z ramienia komisji i prezesa koła 110 1 maja. To jest kolega. Witam kolegę Mirosława Zawistowskiego, dowódcę patrolu rejonu 6 Państwowej Straży Rybackiej w Katowicach. Witam przedstawiciela naszej kopalni, wypróbowanego przyjaciela od lat naszego koła, kierownika działu socjalno-administracyjnego KWK Kłowice, kolegę Włodzimierza Paprzyckiego. Witam kolegę Rubika, kolegę Huberta Rubika, reprezentanta przewodniczącego Rady Dzielniczej Miasta. Jako, że tak nam się niedobrze dzisiaj składa, że jest sesja Rady Miasta, w związku z tym wszyscy najważniejsi w mieście są na sesji. Witam pana Poloka Antoniego, zastępcę wójta gminy Świerklany. Witam panią Joannę Cichecką, przewodniczącą Rady Dzielnicy Chwałowice. Również serdecznie witam prezesów zaprzyjaźnionych kół. Jerzego Honysza, koło 49 Rybnik. Andrzeja Szczęsnego, 74 Niedobrzyce. Jana Woźnioka, 80 Pogłyszowice. Witam prezesa koła 105 Silesia, kolegę Krzysztofa Szwarca. Koła 102 Żory Piotra Gołdę.
oraz drugi 126 odra kolegę Krzysztofa Zawistowskiego. Oraz drugi Pawlaka Jarosława 110 1 maja, bo też to oraz członka honorowego Polskiego Związku Wędkarskiego, byłego opiekuna naszego rejonu i członka prezydium w momencie powstawania naszego koła, kolegę Piotra Śmieje. Witam reprezentantów firmy Drexhall, wiceprezesa Krzysztofa Misiewicza i kolegę Kruszyńskiego Janusza. Witam właściciela firmy Oskar, pana Władysława Majewskiego. Witam kolegę Jacka Klimka z firmy Ekobud. Witam kolegę Wiesława Mańkę, przewodniczącego Związku Zawodowego Górników w Polsce. Henryka Parkę, przewodniczącego Związku Zawodowego Kadra. Pana Dariusza Kozielskiego. I kolegę Piecowskiego Bolesława. Nie ma. Serdecznie witam członków zarządu koła, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego oraz wszystkich członków naszego koła. Drodzy koledzy, szanowni goście, 20 lat tak w życiu człowieka, jak i w działalności instytucji to spory okres czasu, nad którym warto się zastanowić i zadać sobie pytanie, czy warto było. Kiedy podejmowaliśmy decyzję o utworzeniu koła, równie zadawaliśmy sobie to pytanie, czy warto i jakie cele temu przyświecali. Koło nasze powstało na bazie sekcji wędkarskiej przy Kawłkach Pałowice, przynależnej do koła PZW Rybnik, które liczyło w tym czasie ponad 2000 członków, a my byliśmy jedną z wielu sekcji tych najmniejszych, a mali w tych czasach z gigantami niewiele znaczenia. Kiedy w latach 70. zaczęły być widoczne zmiany strukturalne w wielu dziedzinach życia i okazało się, że małe również może być dobre, a czasami nawet bardziej wydolne, zrodziła się myśl o utworzeniu własnego koła. Przemawiają za tym przede wszystkim sprawy organizacyjne. Prawdziwe życie związkowe i głównie praca odbywały się przecież w sekcjach. To w sekcjach funkcjonowali skarbnicy, którzy zbierali składki, organizowało się zawody, dbało o utrzymanie zbiorników i był bezpośredni kontakt z uczestnikami życia związkowego. Wielu członków koła nie znało swojego prezesa, a nawet nie wiedzieli, gdzie mieści się siedziba koła. To przewodniczący sekcji musiał się martwić, skąd wziąć środki na utrzymanie pomieszczenia czy jakąkolwiek działalność zewnętrzną. Jak wyobrazić sobie zawody w kole, które liczyło 2000 ludzi? Gdyby przyszedł na nie co dziesiąty członek, to byłoby 200 uczestników i 2 km linii brzegowej. Dlatego wszystko to musiało odbywać się w sekcji. Kiedy podjęliśmy decyzję, że spróbujemy utworzyć własne koło, część starszych działaczy naszej sekcji była przeciwna temu, wróżąc nam na rychły koniec, podejmując czasami działania, które nie zawsze były dla nas delikatnie mówiąc przyjemne, a byli to ludzie z dużym doświadczeniem, bardzo by nam się przydali. Pomimo tego uwierzyliśmy w siebie i podjęliśmy decyzję o utworzeniu własnego koła. Mieliśmy dobrych nauczycieli w macierzystym kole, jak później czas pokazał, nauka nie poszła w las. Ówczesny opiekun rejonu 6 z ramienia zarządu okręgu bardzo pozytywnie zaopiniował naszą decyzję, a zarząd okręgu nie miał oporów na zatwierdzenie naszego koła. W początkowej fazie działalności pomagali nam prezesi i skarbnicy zaprzyjaźnionych kół i ówczesny opiekun rejonu 6. Początki były trudne. Zaraz na początku musieliśmy zmienić siedzibę, ponieważ budynek został przeznaczony na inne cele. Dzięki dobrej woli dyrekcji kopalni dostaliśmy 2 pomieszczenia, które wymagały kompletnych remontów. W jednym po tak zwanym powielaczu należało rozbić podstawę betonową z tak twardego betonu, że żadne narzędzia się go nie chwytały. Potrzebne były pieniądze na narzędzia i materiały, których jeszcze jako koło nie zarobiliśmy, ale nie załamaliśmy się. Z nadejściem wiosny nadeszły pierwsze pieniądze, a w grudniu tego samego roku w 2 elegancko wyremontowanych pomieszczeniach aktyw naszego koła spotkał się z zaproszonymi gośćmi na po pierwszym zebraniu sprawozdawczym koła PZW nr 125 w Kawłkach Pałowice.
byliśmy dumni, że po zakończeniu zebrania mieliśmy gdzie zaprosić kolegów, a przedstawicielom zarządu okręgu, którzy przyjali obsłużyć zebranie, pochwalić się cudnymi, czystymi pomieszczeniami. W jednym pracował zarząd koła, w drugim odbywały się zebrania zarządu, szkolenia i egzaminy na kartę wędkarską oraz szkaciorze i szachiści naszego koła. I tak pokrótce powstało koło BZW nr 125 czy KWK Chwałowice, czyli nasze koło. W działalności każdego koła najważniejszą sprawą jest posiadanie jak największej ilości członków oraz dobrego zbiornika wodnego, czyli łowiska. Sekcja użytkowała zbiornik na szkodach górniczych, tak zwane moczydła, kiedy się jednak okazało, że nie ma na to żadnej dokumentacji w okręgu i nie można go zarybić, przyjęto go jako tak zwany zamknięty, wtedy nazywany też sekcyjny. Kiedy zaczęliśmy myśleć o utworzeniu koła, zaczęliśmy działania w kierunku zalegalizowania działalności na tym zbiorniku i pod koniec listopada 92 roku, na dwa miesiące przed powstaniem koła udało się podpisać umowę z kopalnią Chwałowice na użytkowanie tego zbiornika do celów wędkarskich. Na podstawie tej umowy zbiornik funkcjonuje do dnia dzisiejszego jako zbiornik licencyjny. W 93 roku udało nam się pozyskać działkę nad wyrobiskiem pożwirowym Odra 2 i od 1994 roku zaczęliśmy ją adoptować do celów wędkarsko-rekreacyjnych dla członków naszego koła. Postawiliśmy 4 domki ogrodowe, zbudowaliśmy pomost wędkarski i ogrodzenie i co roku doposażaliśmy w odpowiednie sprzęty i urządzenia, pociągnęliśmy instalację elektryczną. Kiedy wszystko było już elegancko wykończone, powódź stulecia w 1997 roku zmiotła w jednej chwili cały nasz dorobek oraz marzenia o spokojnym odpoczywaniu na działce. Prawie rok usuwaliśmy skutki powodzi. Z 4 domków 2 udało się odnaleźć. 1,5 kilometra od działki, 2,5. Oczywiście były to szkielety z tego, co woda zabrała. Po 2 latach odbudowaliśmy działkę i 2 domki ogrodowe. Z powrotem instalację elektryczną odtworzyliśmy. Rok później dokupiliśmy przyczepę kampingową i znowu koledzy mogli z niej korzystać. Powstaliśmy jak Feniks z popiołu. Ponieważ gospodarowaliśmy tylko na zbiorniku zamkniętym, co nam ciągle wypominano i ustawiało nas to w szeregu tych gorszych kół, zaczęliśmy działania w kierunku pozyskania zbiornika otwartego. W kwietniu 2000 roku udało się dzięki dobrej woli dyrekcji KWK Jankowice, wójta gminy Świerczany, pozyskać w Jankowicach zbiornik o powierzchni 3,5 hektara dla naszego koła. To również zapadlisko na szkodach górniczych. Wielkim atutem tego zbiornika jest bardzo czysta woda, co w naszym rejonie jest rzadkością. Dużą wadą pompowanie wody ze zbiornika. A co za tym idzie? Ciągła zmiana lustra wody oraz niszczenie tarła i ichtiohały. W 2010 roku kolejna powódź, a ponieważ w tym czasie działka znalazła się na dnie polderu Buków, było wiadomo, co się może wydarzyć. Ostatnim rzutem na taśmę zdążyliśmy porwać przyczepę kampingową. Reszta skazana była na zagładę. Domki odpłynęły. Po jednym nie został żaden ślad, po drugim szkielety w lesie, które musieliśmy uporządkować. Tym razem nie było już chętnych do roboty. Zresztą jaki by to miało sens? Zrezygnowaliśmy z dalszych bezsensownych nakładów na działkę, rozebraliśmy zdezelowany pomost i tak zakończyliśmy przygodę naszego koła z rekreacją. Po drodze przeżyliśmy jeszcze 2 przeprowadzki. Siedziba naszego koła jest już 4. od momentu naszego powstania. Kiedy trzeba było opuszczać pomieszczenia, zawsze dzięki dobrej woli dyrekcji kopalni znalazły się pomieszczenia dla nas, które po adaptacji świetnie nam służą i dlatego robimy to, co robimy dzisiaj. Ale to nie ocenią inni. Tak w wielkim skrócie wyglądała historia naszego koła, a teraz odrobina statystyki i teraźniejszości. W czasie minionego 20-lecia przeszkoliliśmy z przepisów połowu i ochrony ryb około 1600 osób, z czego 1300 zdało egzaminy na kartę wędkarską z wynikiem pozytywnym. Przyjęliśmy do około 600 nowych członków. Do zbiornika moczydła wpuściliśmy około 33 ton, czyli 28 ton karpia, a do zbiornika pod kościele 3,5 tony, oczywiście w ciągu 10 lat, w tym 2,5 tony karpia. Prowadzimy gospodarkę rybacko-wędkarską na zbiorniku otwartym pod kościele oraz licencyjnym moczydłem.
ponieważ są to zbiorniki poeksploatacyjne, czyli tak zwane zapadliska, utrudnia to bardzo gospodarowanie. Ciągłe zmiany obrzeży zbiorników, brak dojazdów, a nawet dojścia i ograniczona ilość stanowisk utrudnia wędkowanie. Zbyt intensywne naszym zdaniem pompowanie wody na zbiorniku pod Kościele zabija ichtiofaunę, jak również szkodliwie działa na ryby, ptactwo wodne oraz obrzeża zbiornika. Stosunki między właścicielami terenu wokół zbiorników a wędkarzami też są trudne do utrzymania na normalnym poziomie, ale jakoś dajemy sobie radę. Koło nasze liczy 240 członków, w tym około 40 poniżej 16 roku życia. Jako organizacja, tak jak całe PZW, jesteśmy apolityczni, nie korzystamy z żadnych dotacji, utrzymujemy się wyłącznie ze składek naszych członków. Natomiast korzystamy z dofinansowania do konkretnych zadań, jakie realizujemy. W naszym konkretnym przypadku są to zawody wędkarskie, za co serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają. A szczególnie dyrekcji KWK Trwałowice, związkom zawodowym KWK Trwałowice, przewodniczącemu Rady Miasta, zarządowi dzielnicy Trwałowice, wójtowi gminy Świętokrzyskie, prezesowi firmy Trexal, firmie Ekobud, firmie Dorwi oraz osobom prywatnym. Serdecznie dziękujemy osobom, które w przeszłości były działaczami naszego koła i przyczyniły się do jego rozwoju. Serdecznie dziękujemy aktualnym działaczom naszego koła, członkom zarządu koła, komisji rewizyjnej, sądu organizacyjnego koła oraz strażnikom społecznej Straży Rybackiej i sędziom wędkarskim. Dziękuję za uwagę. Kolego prezesie, szanowni państwo, chciałbym na wstępie podziękować prezesowi, zarządowi koła, zaproszenie delegacji okręgu Katowice na taki wspaniały jubileusz, jakim jest 20-lecie istnienia koła. Powiem tak, że 20-lecie jest to pewien okres czasu, który niestety, ale wymaga również pewnego podsumowania. To, co było w tym sprawozdaniu, nie odzwierciedla tej całej pracy, które koło przez te 20 lat tutaj dokonało na tym terenie. Z tego sprawozdania również było widać, że ta współpraca działaczy koła z samorządem, z władzami miasta, dzielnicy, z zakładami pracy, z osobami fizycznymi, czyli osobami prywatnymi, jak również i prawnymi, z osobami, które prowadzą działalność gospodarczą, wskazuje na to, że działacze tego koła no mają te umiejętności nawiązywania kontaktów, umiejętności współpracy, która na pewno się odbija tu również i w tym lokalnym społeczeństwie, teraz tutaj naszej tutaj na właściwie dzielnicy Kołowice, na którym to koło działa. Powiem tak, no koło liczy ponad 240 członków. Jest to koło, trzeba powiedzieć, niemałe i nieduże. Może również nie średnie, ale to wskazuje na to, że ta działalność tutaj na tym terenie jest znacząca, widoczna, czego również kierownictwo okręgu widzi. Docenia tą pracę. Chcę powiedzieć, tu kolega prezes się nie pokazał z tej strony w tym sprawozdaniu, że również jego przedsiębiorczość, umiejętność działania w grupie w latach bodajże 10 lat do tyłu razem byliśmy i działaliśmy w okręgowej komisji rewizyjnej. To były bodajże dwie kadencje. To dał się nam pokazać również jako osoba dociekliwa, osoba praworządna. Bardzo przyjemnie i miło się z nim pracowało. Również wszyscy ci działacze, którzy w tym kole działają, na pewno daleko nie odbiegają od kolegi prezesa, ale ktoś musi tym działaniom nadać jakiś kierunek, potrafić nawiązywać kontakty, stworzyć pewien klimat, który na pewno tutaj istnieje. Widać również po tym, kto został zaproszony, tak dostojnych gości, rzadko się zdarza, żeby na takich jubileuszach to było w takiej ilości. Z reguły albo jest to jedna osoba, albo dwie osoby. A tutaj widzimy, że ta współpraca naprawdę istnieje i tak, kolego Piotrze, trzeba trzymać. Bo to na pewno
indywidualnie się nie da zrobić, ale przy współpracy z kolegami na pewno ten postęp, te osiągnięcia, te dokonania koło posiada. Na prowadzenie tej działalności gospodarki rybacko-wędkarskiej, zarybianie tych akwenów, również działalność, praca z młodzieżą, ten sport na pewno też w jakimś stopniu powoduje to, że liczba tych członków w zasadzie nie ubywa. Przez ostatnie lata sporo członków było z różnych. I tam, gdzie ubywa, to wiadomo, że ta działalność na pewno nie jest tak prowadzona, jak powinna. Bo jednak każdy coś w tej grupie oczekuje, żeby zorganizować jakąś tą działalność, które można wspólnie iść na ryby, czy z rodzinami, czy zorganizować takie czy inne koło. I to muszę powiedzieć, że zarząd okręgu docenia tą działalność, również praca w rejonie, to współpraca z opiekunami, współpraca z poszczególnymi prezesami kół tego rejonu na pewno układa się również bardzo dobrze. Życzę również koledze Wędkowi, żeby ta działalność tak dalej trwała. A chciałbym z tej okazji również złożyć życzenia działaczom, tym, którzy przez ten okres 20 lat również przyczynili się do tych osiągnięć. Oczywiście również życzenia dla współmałżonek, które na pewno niekiedy z niecierpliwością oczekują na powrót tego męża z tej gry. Nie wiadomo, czy tylko z ryb, ale może niekiedy z takich biesiadów jak dzisiaj, bo nie wiadomo, kto jak wróci i o której. Ta grupa księgowa nasza się cieszy, bo przynajmniej trochę dłużej podbędę, nie muszę tak szybko do domu wracać. Będzie się miała czymś wytłumaczyć. No, z tej okazji, kolego prezesie, zarząd okręgu o taką skromną statuetkę chciał wręczyć. Z tej okazji, może odczytam, z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia koła PZW nr 125 w Połowice, w podziękowaniu za zaangażowanie i pracę na rzecz wędkarstwa zarząd okręgu PZW w Katowicach, również z kolegą wiceprezesem do spraw organizacyjnych chciałbym koledze wręczyć i życzyć dalszej wspaniałej działalności. Proszę.